Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie zagramy trójki ponownie z Tunim. Siemanko. No i w tym odcinku mam trochę więcej do powiedzenia, poza tym, że tutaj od razu pokażę wszystkie itemki z nowego eventu. To chciałbym wam podziękować za naprawdę pozytywny odbior pod ostatnimi filmami, bo to motywuje, no i to tyle głupiego pierdzielenia. A teraz powiemy o jakiejś nowości, żeby trochę urozmaicić te filmiki z Progress League'a. To na Discordzie, na kanale Pokaż Brykę, możecie przesyłać kod do Bugesmoda na autko. Ja będę wasze autko używał w odcinku, tak żeby było ciekawiej. Ale tak od razu ostrzegam, że żebyście customizowali jakieś feneki albo coś grywalnego w każdym razie, żebym nie musiał tutaj grać jakimiś skarabami, bo pamiętajcie, że ja to będę wybierał. No, dobra. W ogóle co to strzeliliśmy szybką bramkę, bo jesteśmy kozakami. Ostra selekcja. Ostra selekcja. Out. A dzisiaj w ogóle nowy typ wszedł. Znowu tak? Spike Rush. Jest nowy stary. No. Znaczy jak to oglądacie, to pewnie już obstawiam 3 dni temu. Dlatego już pewnie... A to na tydzień chyba będzie, to możecie pograć. Nie, potem ma być Hitseeker, widziałem. No tak, to chyba po tygodniu. Tak. Co tydzień są może rozłożone. Generalnie tam przeglądałem te itemki, co dali w sklepiku, jestem zawiedziony, bo w zasadzie tylko pozmieniali kolory z czwartych urodzin. Okej, okay, także straszna bieda. Wszystkie... Fajnie, chociaż że są te jajka. No tak, jajka są na plus, ale no nie postarali się, naprawdę wszystko skopiowali z poprzedniego eventu. Jeśli mi o to chodzi, także... I można expa kupować. No ale no... Ja sobie wymieniam itemki na klucze. Znaczy na kredyty. No. A ja zawsze te jajka sprzedaję, nigdy ich nie otwierałem. Ja też sprzedaję. A, zawsze mi była szkoda. Ja w ogóle mam stare jakieś jajka, czy tam gifty. A ja na konsoli mam pełną, więc to już posprzedawałem. Co mi się nie sprzedały. To ja też to zawsze miałem. W dużych ilościach. Bo zawsze minimum po 100 kredytów sejdzie takie jajo. No. Raz nie ma skrzynek, to mogą być nawet droższe w sumie. To jak widzimy Edek on fire. I co jest w moim wybuchem? Mam brzydki wybuch, zapomniałem sobie zmienić. No. Mam nadzieję, że pokazałem jakoś treściwie, jak mniej więcej podesłać ten kod do auto z Bugesmoda. No, także możecie tam robić feneki, oktany i polecam do minusy. Czy też jak się nazywa to takie śmieszne autko, co powiedziałem, że fajne jest. To takie ostatnie, co ty mainowałeś na początku niby, ten hitbox oktana. Gizmo? Nie, proszę cię, nie proponuj ludziom. Ale Gizmo ma hitbox Octana. A to takie ładne, co ja mówiłem, że jest fajne. Venom. No i może być nawet... Ja też Venomem kiedyś w ogóle grałem na początku, jak no, zaczynałem. Bardzo fajne autko. Fajne, sympatyczne, a nikt go nie używa tak naprawdę. Dobra, bo ten progres... Słyszałem to... od kogoś, że jeden profesjonalny gracz używa tego, ale nie pamiętam jaki. A w sumie nie słyszałem o nim. Ale słyszałeś, że używa autka. Ktoś powiedział mi albo napisał. Dobra. Generalnie jakoś dobrze idzie, jak na to, że dopiero ogłoszenie parafialne były. Ale postarajmy się też skomentować, żebyście mogli coś tam wywnioskować. Tutaj bronię, bo jestem idealnie ustawiony. Dobra, tutaj jakoś blokujemy. Idealne podanie do Sperskiego. Nie no, w drugim spotkaniu obiecuję, że bardziej się skupię na komentowaniu, bo teraz było dużo rzeczy do przekazania. Dawaj. Walę gdziekolwiek. Zostawiam naszemu, bo widziałem, że ma lepszą pozycję. Tam ci. Lewa do mnie. Aha, masz. Idealne. No, niestety nie zawsze możecie ufać swoim teammate'om. Zwłaszcza jak mają nick na te. Nie są. Dobra, wywalmy do Sparskiego, który jak widzimy jest skillowym graczem, niestety bramkarz obrana Milanu za najlepszych lat. Ten zawodnik ma flow, dobra, koniec tego. Trzeba zacząć normalnie komentować. Co sobie delikatnie przyjąłem, tylko po to, żeby móc coś jeszcze raz uderzyć. No. Nie no, naprawdę mam nadzieję, że trochę to urozmaici i że spowoduje, że będzie się przyjemnie oglądało. Jak będę waszymi otkami grał. Plus. Możecie się popisać teraz swoimi tunerskimi umiejętnościami z Need for Speedów i innych tego typu gier. Dobra? To co? No, nie wiem.
Tracimy pierwszą bramkę, ponieważ... No, niedobrane to było. Demon prędkości XL w połączeniu z Miladem byli mieli zatrzymania. Atak Milanu. Atak Milanu, no. Co najlepszych lat. Musimy mieć dudkę na bramce i to pobronić. Dobra, naprawdę, bo strasznie głupoty gada. Ale mam nadzieję, że lubicie głupoty. Ajajaj. Jesteśmy ostatni, tak chcemy tutaj kupić czas. Ja jestem z drugiej, do mnie? Walam to za jego plecy. Średnio za plecy. Odjeżdża? W planach. Dobra. Flow tutaj do Tuniego. Tunie, jak widzimy, idealnie... się wiedzą. Idealnie przeciął powietrze. Zostawmy sporskiego samego, wygrywamy, musimy ryzykować. Tutaj wolna piłka, to czemu nie? Mam? No, no. Nie wiem. Ale to nie tak, że ja nie trafiłem, po prostu ona za szybka była. Była nie do obrony, była za szybka. Na ekranie nam to nie pokazywało. Dobra. Nie, no, wygrajmy to, wygrajmy to. Piękny kick-off. No. No serio. Czekaj, bo się wlałem. Sporski, proszę, dobra. Okej. Okay. Tutaj nie dajmy się zdemować, ja może już defensywnie zagram. Dobra, wywalam na defensywę. Lecę po to. Do ciebie. A! O-o. Jarek. Wywalam do jakiegokolwiek. Sporski, proszę cię. Nie. Na ziemię ktoś. No nie wierzę. Nie tak wierzę. Pięknie miało być. Ty tu nie chciał z powietrza poobserwować. No unlucky, jadę prawo. Zasygnalizował, że chce boosta. To nie jest najlepszym pomysłem, gdy jedziesz w kochanie. Dobra, followuję. Ale taktyki są różne. Taktyki są różne. A bramki są dwie. O, nie mamy bramkarza. Proszę. O nie, zbumpował mnie w to. Nie, co za porażka. Dobra, wracamy. Kolejne spotkanie. Zespół ten sam. Sporski chyba się stęsknił za nami. Prawo jadę. Tutaj mam nadzieję, że nie sfrołujemy. Bez? No. Twaj. Wywalam za niego. Dobra. Forse. Coś cofam. Moja. Dobra, grajmy na czas, a zresztą możemy to jakoś wywalić. Zniszczą mnie. Dobra. Tutaj nie powinno być większego zagrożenia. Kontra szybka i jesteśmy w domu. Ja już z Polski. Nie ma bramkarza. Szkoda. No jest, ale ja się aż tutaj uwali. To było swoje koło. Siś, no tutaj nie wiem po co wyjechał. No by to miał easy cleara. No ale... Cóż. Cóż poradzić. Lepo. Ła. Cudownie, że dostaliśmy boosta do naszego teammate'a. Zespołowe granie. Okej. Okay. Pinch siadł. Za co? Teammate? Nie. No, spróbuję zrobić, żeby jakoś nie strzelili. Już jesteśmy za plecami. Jestem na midzie? Jestem na lewo. No jest okay. Dobra. Oj, myślałem, że się cofniesz. Ja się cofam. To nie jest bardziej z tyłu twoja? Dobra, to powinno być double. Ale coś tam nie wykło. Ustawiam. Nic nie widzimy, bo demo poleciała. Okej, okay. No może się wrócę na pewnej. To niebezpiecznie się zapowiada. Czy to sądzie? A, prawie. Ale close, nice try. Dobra. Czekam. Nice, mam. Dobra, zostawię mu. Może to siądzie. Nie tym razem. Dobra. Sporski myślę, że trafi. Dobra, pierdzielamy się w to. Ładnie. A, dalej nie zmieniłem wybuchu. Mam nadzieję, że
Nie, no nie jest taki zły chyba. Nie, bo to jest... To jednak zmieniłem, tylko on tak wygląda, bo to jest Striker. Co to jest za wybuch w ogóle? Pierwszego widzę. Nie mam pojęcia, co to jest za wybuch. Nie wiem, całkiem fajne. Skąd on się wziął? Dobra. Ok, sporski ciśnie. Twoje? Tu mamy chillera. Walmy sobie... No, to nie było najlepsze, ale... Cóż poradzić. Sporski ma bardzo dużo czasu, także zrotujmy za niego. Tu mi tutaj widzimy, pokazuje agresję, którą wywołują gry komputerowe. Oczywiście. Dokładnie tak. Jestem z tyłu. Dobra. Zostawiam mu piłkę. Nie będę tutaj. Wyjeżdżam. No tutaj. Nie, oko za oko. Demo. Demo za demo. Okej. Okay. U ciebie? Blokowo. Dobra. Co też? Będę się na środku. Mhm. Już tu jestem. Dobra. Przedłużysz prawo, czy nie zdążysz? Dobra, nie, nie, nie. Walmy to do boku, żeby nie mogli nic strzelić na pewno. I jedziemy na lewo, tak jakby nam zaraz mieli podać z Polski. Jak bym cię chciałem podać, okay. Żebym wjechał. Czekam. Aj. Do ciebie? Nie mam pusta, ale daję ci. Masz? Pusta. Yes. Idealnie, yes. Ale to było close. Uff. Prawie nie weszło. Ja myślałem, że mało czasu. Jeszcze na czas gramy. No, nie było ich, ale najważniejsze, że weszło. Ważne, żeby tego meczu wiadomo, się nie taka precyzja, że jak najbliżej słupka trzeba. Jak najbliżej słupka. Chciałem pokazać dominację. Generalnie taktycznie jak zawsze nagrywane bez rozgrzewki, świeżo wlazłem do Rocketa. Ale ty mi chyba grałeś, nie? Grałeś pan. No ja dzisiaj grałem troszkę. Przejmę. Mm-hmm. O, chciałem to sklirować bez odskakiwania od ściany. Nie? Bo wtedy bym miał... Tam lewo, do naszego? A dobra, skręcił. Dlaczego? Ponieważ jak bym podskoczył, to bym był wywalony gdzieś w jakimś niewygodnym pozycji. Powinienem to sklirować tak naprawdę. Powinno mi się udać. Do ciebie? Dalej? Nie mam boosta, ale fejkuję go jakoś. Dobra. Okay. Jestem z tyłu, jak coś cofaj. Dobra, podbijam, żeby mnie nie wygodną. O! Do ciebie? Spróbuj. Dograj. Daję naszemu? Dobra, teammate jest. O! Nie spodziewam się chyba. Powinno być spoko. Dobra, jestem za plecami. Zostaw mu już. Do ciebie? Już wracam się, ktoś był na bramie. Mam? Aha, najsik, sporski. Dobra, skaczemy, bo nie będzie. A jestem takie prawo głębsze. Robimy zamieszanie jak największe i do naszego. Forsowaliśmy. O, kurczę, close. O, dobra, tu nie będzie na bramie. O, piękny clear. Ten nie powinien zrobić nic groźnego. Już się wróćmy, żeby na wszelki wypadek jakby jakiś pinch czy coś był, że musimy być gotowi na dawaj, wszystko. Dawaj, twoje co cofamiesz? O. Masz? No widzisz, dlaczego potrzebny był bramkarz. Okay. No dobra, ten mecz wygrany. Niby trudniejszy przeciwnicy, ale no tam trochę rozkojarzenie poleciało, bo za łatwo szło do pewnego momentu. Mój pierwszy mecz. No, dokładnie. Ale myślę, że generalnie fajny odcinek wyszedł. Dziękuję tutaj Tuniemu standardowo za wzięcie udziału. Dzięki. No i co? Dziękuję wam za obejrzenie. Do następnego. Hej. Cześć.